Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Krupier i nastaje ciemność. Nastaje taka ciemność, że wiem, że wy nic nie widzicie. Ja zresztą też nic nie widzę, ale zapalę chociaż naszą zapalniczkę, jeżeli mi się tylko uda to zrobić. Uwaga, zapalniczkę wybieramy. Czemu nie mogę tego w domu zapalić? Ponieważ mogę dom podpalić. O, super. I mamy, proszę państwa, zapalniczkę. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku żeśmy troszeczkę zaszaleli. Ups. No i krab oczywiście się nie ugotował, no bo po co? Spróbujmy go jeszcze raz tak usadzić. O, o, o! Słyszeliście to? Ugotował się. Dzięki mi takiej mikrofalówki, ale spoko. Przecież tego nawet nie słyszałem. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Przynajmniej mamy jednego kraba. Fucking shit, znowu będzie, kurde, powszechny problem z położeniem kraba na ognisko. Uwaga, tańcuje. No, powiedzmy, tańcuje. Mamy jednego upieczonego kraba, którego sobie właśnie skonsumujemy. Ile on daje, zaraz zobaczymy. Mamy minus dwie kreski, jemy kraba. I mamy kreskę. I przy okazji jedna kreseczka głodu nam zeszła. Kochani, musimy iść, kuźwa, po nasze wyro. Ale żeby iść po wyro, żeby móc normalnie spać i żeby kontynuować naszą przygodę, żeby skończyć dach w naszej chałupie, musimy mniej więcej po ciemku przypomnieć sobie, to znaczy ja muszę sobie przypomnieć, jak mniej więcej to wyglądało. Uwaga! Weźmiemy sobie do pomocy... no dobra, niech będzie ten patyk, choć tutaj patyku. Jak ja mniej więcej tym łóżkiem rzuciłem? Uwaga! Cyk! Pamiętam, że to było cyk, tu spadło, później jakoś patyku nie gliczuj się, no i dupa, patyk kurde nie chce współpracować. Później wziąłem ten patyk jakoś tak i on tam poleciał, w tamtym kierunku, czyli w kierunku tamtej wyspy. I teraz uwaga, jadę centra... Taki głupi to ja jeszcze nie jestem. Czy rekinów nie ma w pobliżu? Tam się w ogóle woda pluska, nie wiem czy to tak widać, chyba nie widzicie tego. Ale ja też dosłownie słabo widzę, tak się przybliżę, to widzę jak tam sobie woda tańcuje. Jest godzina 21:35, także cała noc przed nami, czyli jak nic nie zrobię, tak cały odcinek może trwać w ten oto sposób. Teraz uwaga, wpływam do wody, może znajdę wyro. Jadę na ślepo, centralnie jakbym zamknął oczy. Czekajcie, cyk. O, fucking shit. Czemu tam była krew w wodzie? To moja krew? Chyba moja, nie? Wiesz co? Ja chyba, kuźwa, nie będę tam wpływać. Mamy ludzie jakąś krwawą wodę. Meskitu. Dobra, słuchajcie, dla potrzeby tego odcinka, uwaga, dla potrzeb tego odcinka skonstruuję chyba takie wyrko jedno, ale nie wiem czy mam z czego. Chyba nie mam zbytnio z czego. Dobra, nie, żeby nie było, ludzie, słuchajcie, pójdziemy po to łóżko, tyle że z samego rana. Naprawdę, pójdziemy po to łóżko z samego rana. Na chwilę obecną, co przygotowałem, miałem mieć przygotowane na ten odcinek. Myślałem, że będzie, wiecie, rano tego. Szybkie parę rzeczy wykombinuję tutaj z krabami i tamten i pójdziemy po łóżko, a dalej to już by się zobaczyło, co by było. Na chwilę obecną muszę podpłynąć sobie na tą naszą sąsiednią wyspę. Po trochę drewna pozbieram sobie przy okazji, porozmawiam z wami, a czemu nie? I poczekamy sobie do ranka. Nie będę już biegał tak pomiędzy wyspami. Mam ponton, to go troszeczkę poużywam. Czemu by nie? Mogłem zostawić to, co mam tam, ale już dupa. Trudno. Spójrzmy jeszcze na godzinę. 23, w sumie już 24. Zobaczcie, jak to szybciutko idzie. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, że sobie w tym odcinku no troszeczkę o... Będziemy drzewka sobie ścinać i będziemy sobie troszkę może jakiś kokosów znajdziemy. No, zobaczymy co tam znajdziemy. A jeszcze w tym odcinku, to już mogę wam zaspoilerować, pójdziemy sobie, znaczy nie pójdziemy, no popłyniemy sobie na jakieś sąsiednie wyspy. A, przepraszam, przecież tu jest sposób na to. No,
Popłyniemy sobie na sąsiednie wyspy i zobaczymy, czy mamy jakichś sąsiadów. Może są tu jakieś kanibale, albo jakieś zwierzątka, albo ciul wie tam, co jeszcze. Zobaczymy. Kurczę, mogłem wziąć tamtą siekierę. Mogłem tutaj od razu nie wykorzystywać tej naszej no nowej, że tak powiem. No, chyba liście, proszę, proszę szybciej się troszeczkę ścinać, bo czas jest ograniczony. Dobra, zajebiście, mamy wszystko, siekierka, czas, 1:17, idealnie, słuchajcie, pięć drzewek i mamy dosłownie, o, i juka jest, zajebiście, no, czego chcieć więcej, ale dupsko, będzie dupsko, ponieważ nie mamy zbytnio miejsca. Dobra, no to co, no, wrócimy się, zobaczymy, czy jakiś krab się nam ugotował, jeżeli jakiś krab się zechciał ugotować, no to naprawdę zajebiście. Mam nadzieję, że też moja jakość mikrofonu się troszeczkę poprawiła. Jeżeli to słyszycie, to bardzo dobrze. Pomajsterkowałem, trochę poinstalowałem to, co tam brakowało i mam nadzieję, że mój głos jest teraz taki fajny i taki donośny, że aż chce się go słuchać. Tak sobie będę schlebiał. Dobra, mamy z powrotem troszkę drewna. Muszę sobie w ogóle tutaj ogarnąć, że to drewienko było tutaj. Taki rozpizdzie tutaj troszeczkę zrobiłem. Rockshard? What the fuck? Ja to znalazłem? Co to kuźwa jest? Rockshard? No taki... Small shard of rock. Can use by crude... Desperate. To jest do craftowania. To jest taki... Takie kamienne ostrze, ale to by było Rock Blade czy coś takiego, ale to jest coś chyba w tym stylu. Kurde, mam na końcu języka, co to znaczy shard, ale to jest coś w tym stylu. Taki jak w strzałach, grot o coś takiego. Coś w tym stylu, ale jak ja to zrobiłem? Co ja. To jest z kamienia? Nie. Nie. Faktycznie to jest z kamienia! Z takiego. Znaczy, to było logiczne, tak? Rockshard, ale. Ale kiedy ja w to machnąłem, że. Ja pierdzielę, ta gra mnie coraz bardziej zaskakuje. Czekajcie. Zobaczymy. Cyk. Nic. Zobaczymy, co możemy z tego stworzyć. Czekajcie, wezmę jeszcze jeden, no bo więcej, no to wątpię. O, jest. Nie, campfire. What? Czemu z pięciu? Gdzie tu jest? Już mamy zaraz piątą, ale zobaczcie, dlaczego? Przecież te patyki są za daleko od tych patyków, no to jak to może sięgać? Nie wiem, ta gra mnie bez kitu coraz bardziej zaskakuje. Zaskakuje. Tutaj w naszej chałupie, zobaczcie, ja się tu będę zawsze gliczył. To jest miejsce, ten tutaj narożnik to jest taki narożnik gliczu. Bez kitu. O, to też wezmę, bo to do wszystkiego się w sumie przydaje. Co się stało? Czemu moja postać leży na plecach? Okej, kochani, wracamy ponownie. Nie bardzo wiem, co się stało, ponieważ ledwo wyszedłem z mojej chawiry i nagle. Jep! Moja postać miała, nie wiem, zejście? Czy nie wiem, tam co? 7 rano, jak widzicie. Musiałem mniej więcej z powrotem dojść do tego samego miejsca, no bo po co? No, gra się sama nie zapisze, nie? No i cóż, mniej więcej ogarnąłem to, co miałem ogarnąć. Niefortunnie myślałem, że będzie ładnie, będzie super, będzie słoneczko, a tu dupa, dupa. Według prognozy pogody miało być słoneczko, miało być dosyć dużo stopni na plusie, a się okazało, że jest mgła, że jest deszcz, że przelotnie jest nawet burza i dupa. Nie da się, dosłownie nie da się nic zrobić. Także jedyne co można zrobić to pójść na sąsiednią wyspę, czyli na tą gdzie aktualnie jestem i ścinać ostatki drewna, które tutaj zostały. Zresztą sami zobaczycie, że dużo przez tą noc się nie wydarzyło. Ponowną noc, bo musiałem ją ponownie przetrwać. Nie wiem dlaczego moja postać wtedy upadła. Po prostu upadła na plecy i sami zresztą widzieliście, no to co ja będę wam tłumaczył. Ale dla tych co nie widzieli i nie są, nie wiem, może nie zauważyli, pominęli to. No, przewincie sobie, to sami zobaczycie, o czym mówię.
Dobra, jeszcze mógłbym zebrać tą miłkę, bo jeszcze tyle miejsca mam. Dobra, idę to odstawić. Jest! I elegancko! Zobaczcie, ludzie, przyszliście, a czy uruchomiłem kamerkę i widzicie. Wystarczyło was tutaj ściągnąć do mojego świata ponownie i proszę bardzo, znowu mamy słoneczko. Wiecie co, ja sobie to zaraz zapiszę. O, jak widzicie, dużo nie ma. Dorzucę sobie jeszcze to drewno. To drewno, tutaj kokosa. Tutaj w ogóle pomyślałem, że pod tym drzewkiem będę miał wszystkie kokosy. W ogóle cały mój zapas jedzenia. A właśnie, co do jedzenia. Zobaczymy, czy krab się w ogóle tam upichcił. Oczywiście, że nie, no bo po co? Jedzenie nie jest mi w tej grze potrzebne. Po co mi kraby? Po co mi jest w ogóle ognisko? Po to, żeby było światło, tylko chyba w jednym miejscu. Taki mam po cichu pomysł, że chyba zrobię nie jedno ognisko, a tam kilka tych ognisk zrobię. No bo na jedno ognisko piec jednego kraba przez całą noc, no to tak trochę nieopłacalne troszeczkę to jest, no ale cóż. Dobra, jeszcze tutaj te liście ogarnę i skończymy nasz dom. Pójdziemy po nasze łóżko i płyniemy, ludzie, na kolejną wyspę, aby znaleźć kolejną przygodę. Znowu liść spada z drzewa. Rekin w oddali. Z tym panem się już troszeczkę policzyliśmy, a w zasadzie policzyła się moja ręka. Właśnie, jak tam z jedzeniem wyglądamy, jedzenie no, prawie na full i woda też prawie na full. Zawsze jak idę, to te kamienie, tak jak zobaczycie z tej perspektywy, zawsze jak idę, mam zawsze wrażenie, że rekin w moim kierunku płynie, a idę dalej i tak patrzę, a może to nie rekin. I faktycznie to nie jest rekin, to są dwa głupie kamienie, które mnie zawsze straszą. Słuchajcie, pamiętacie, w poprzednim odcinku powiedziałem, że nie wiem, jak tą postać nazwać, coś takiego, nie wiem, jak tą postać nazwać. Nazywam ją po prostu człowiek, rozbitek, no bo nie ma tutaj jakiejś takiej, wiecie, fabuły, jak nazwać tą postać. To śpieszę tutaj z wyjaśnieniem takim, że wy możecie tutaj podpowiedzieć, jak mam tą postać nazwać, jak do niej się w ogóle zwracać, czy po prostu mówić do niej tak, jak cały czas mówię, człowiek, rozbitek, a może, nie wiem, chcecie, żebym jakąś, nie wiem, tą postać nazywał, tak, nie wiem, Henioś, Dzisiuj, Jaca, czy, no nie wiem, wymyślcie, najbardziej kreatywną odpowiedź wybiorę z komentarzy, a tymczasem wracamy do odcinka i kończymy, ludzie, dach! Uwaga, i jeszcze jeden roof, proszę bardzo. Zajebiście. No kurde, muszę wam przyznać, że przytulnie tutaj, jak zamkniemy drzwi. Nie, no to już w ogóle bajka. Zobaczcie, tu mamy jedno okienko, tu mamy drzwi, tu jest drugie okno, zawsze możemy sobie rzucić okiem. Tutaj możemy sobie zobaczyć, czy jest nasz ponton. W ogóle stocznię dla pontonu zrobię, ale no to... To wszystko... Jest tylko... Na chwilę obecną to są tylko pomysły, w sensie chciałem tak to powiedzieć i wracamy po nasze wyro. W poprzednim odcinku w ogóle jak biegłem, to dało się to wyro zauważyć gdzieś tutaj. Halo? Jest i wyro! Ja śpi pod wodą! Gratuluję, dobra, wiem gdzie jest łóżko. Jest moje wyrko. Już, zegarek, już. Ogarnij się, proszę, widzisz, że mam łóżko na głowie! I rekina na plecach! Dobra, czego ci brakuje? Jedzenia masz full. Zobaczcie, cwaniaka. No daj mi wziąć moje wyro! Widzisz, że mam tylko zapalniki, no patrzcie! Mam strażnika łóżka! Dawaj wyro, nie! Dawaj wyro! Kurde, już teraz tego wyra nie wrzucę tak, jakbym chciał. Po prostu włożę tak, jak powinienem. Ale jaki cwaniak, kurde, on gdzieś tam był. Ups. On gdzieś tam był, kurde, w wodzie i pilnował tego łóżka. Chryste, panie, no teraz nie wsadzę łóżka. Kurde, nie mówcie, że będę musiał ścianę wyburzać. Łóżko. No wchodź, nie wstydź się. No chodź, łóżko. No chodź, nie! No już tak blisko było. Chodź łóżko, o cyk, kalibracja, manewracja. No, jeszcze prawie, jeszcze, no nie, no chodź tutaj. No, idę. A tak moje łóżko wraca po imprezie w wodzie. O, jest łóżko w domu, jest, mamy. Kurde, zamykamy drzwi. To mnie denerwuje, naprawdę bardzo mnie to już... Wkurza mnie to, że się tutaj cały czas będę blokował. Mam gdzieś tutaj siekierkę. O właśnie, siekierka. I skasuję to. Zobaczymy, czy się cały dach skasuje, czy...
Proszę, proszę, żeby tylko dach się nie skasował. Zajebiście! Widzieliście? Działa. Teraz się już nie będę tutaj blokował. Proszę bardzo. I łóżeczką możemy postawić tu. Lino, co wy tutaj robicie? Dobra. Chociaż, czy tutaj? Raczej bym to tutaj postawił. Może to bardziej jak stół wygląda, a nie jak łóżko, ale dobra. Ja się nie będę czepiał. Dobra, ustawimy sobie to łóżeczko elegancio pod ścianą. Ale elegancio miało być, a nie tak na... O, właśnie. No, jeszcze troszeczkę tą stronę tak... O, super. No i teraz to łóżko w ogóle ma jakiś sens w tym domu, tak? Wchodzisz i masz człowieku łóżko. Dobra, nie wiem, czy chcę tu trzymać jakieś przedmioty w tym domu, czy lepiej na zewnątrz to trzymać tak, jak dotychczas to trzymałem. Zaraz sobie coś zjemy. No ale dobra, łóżko... Oczywiście miejsce do gliczu. Miejsce na to wszystko to sobie ogarnę raczej na dworzu. Na razie to powyrzucam tak jak to jest po prostu powyrzucane na odpierdziel troszeczkę. Po nagraniu tego odcinka to sobie ogarnę tutaj wszystko, a na następnym odcinku już wam pokażę mniej więcej co, gdzie poukładałem. Dobra, to na razie sobie tu odkładamy i ludzie ruszamy w kierunku wyspy. Kompas, kompas jest tam teraz potrzebny. Kokosy za chwilę. Będziemy ruszać w kierunku... Kurczę, w kierunku chyba tych dwóch wysp. Czekajcie, będziemy musieli kierować się na 200. Tak, w kierunku tak 200, abym rzekł na 210. Kierunek 210, dwóch wysp. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, ale tak jak obiecałem, muszę z wami przepłynąć się na drugą po prostu wyspę. Musimy zwiedzić, czy nie mamy jakichś sąsiadów, czy... Nie, nie ma tutaj kanibali, którzy nas będą gwałcić, czy może są takie zwierzęta, które będę w końcu mógł normalnie je będę mógł normalnie je jeść, a nie będę musiał ich piec, że one nie będą musiały tańczyć na tym ognisku. Fajnie by było, jakbym cokolwiek znalazł, no bo kuźwa na tych kokosach, to nie wiem, czy on sraczki niedługo dostanie. Dobra, raz. Dwa, jak wyglądamy, no jeszcze jeden. Ewentualnie, no dobra, ten sobie zostawimy, taki wiecie, kokos na czarną godzinę. I zapalniczkę w sumie mogę zostawić. Jak wyglądamy z czasem? Kuźwa, 13. Nie opędzlujemy dwóch wysp, ale jedną to na pewno opędzlujemy. Uwaga, bierzemy nasze wiosło i płyniemy w kierunku tych dwóch wysp. Chociaż tamta wyspa jest tak jakby bliżej się tak wydaje. No ale cóż, płyniemy w kierunku tamtych dwóch wysp. Jezu, przecież ja jak się tak będę... O kurde, ale blisko się. Okej, przed chwilą ta wyspa była dosyć daleko. Nagle jest tak blisko. Okej. Ludzie, kochani, przecież ja jak tak będę, o, tak sobie będę pędzlował. No dobra, troszeczkę, a działa to? Łoluju, to też działa w tę stronę! O kurde, ale to ma troszeczkę takie przyspieszenie, takie trochę większe. O, przecież ja wypadam z tego wręcz. Ja muszę cały czas W naciskać, przecież ja z tego wypadam. Ale dobra, ważne, że działa taki napęd troszeczkę trochę większy. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że tego użyłem, ale... Ale bym nawet jeszcze w połowie nie była, tak to już jestem na samej wyspie. Dobra, ważne ludzie, że jesteśmy. Dobra, to możemy wrzucić z powrotem. Hello! Tutaj. No, zajebiście. I co my tu mamy, ludzie? Kolejna wyspa, kolejne przygody i kolejny hard case z naszej strony. Uwaga, co się kryje w środku? Szmata! Zawsze chciałem mieć szmatę swojej rąsi. Uwaga, sprawdzamy, co jest tu w ogóle też jest. Będą ciekawostki. Dobra, zobaczymy, co jest w tym hardcase'ie. Kolejna szmata! Zawsze chciałem mieć dwie szmaty na wyspie. Nie będę sam, mam dwie szmatki. Będę mógł się nimi, nie wiem, podetrzeć. Mogę zrobić sobie z nich chusteczkę, papier toaletowy. Albo inne jakieś kolejny hardcase. Nie, to jest tylko beczka. Ale tutaj jest kolejna też beczka i ja w niej... I coś jest? Nie, jest tam tylko rozgwiazda. I mamy jeszcze kamień. Słuchajcie, w tym odcinku to raczej dużo nic nie zrobimy, ponieważ jest już 14. Pozbieramy sobie tylko... O, kraby się tutaj chodzą sobie. Pozbieramy tutaj tyle ludzie, co możemy. O, jakieś takie kijaszki. Bo i tak też dużo miejsca w ekwipunku nie mamy. Słuchajcie, tą szmatę bierzemy oczywiście. Nie mamy dużo miejsca w ekwipunku. Ludzie, przecież tu na tej wyspie nic nie ma. Oprócz tych dwóch szmatek to tak nic ciekawego w sumie nie było. Ale kusi mnie, żeby jeszcze w tym odcinku tam, no kusi mnie!
No zobaczcie, no przecież tu nic nie ma. No pozbierałem to tam kamyczki, tak? No i poza tym to co? Okej. Dobra, bo ja się tak tutaj... No nie, no jeszcze ciebie tu człowieku brakowało. Człowieku, ja też kurde jestem czasami dobry. Zapomnij, zapomnij człowieku, zapomnij, że do mnie tu podpłyniesz. Nie, no, ja nawet nie chcę z nim walczyć, ja nawet nie chcę z nim walczyć. Tylko wiecie co? Ja mam... Nie, ty do mnie wracasz. Ja mam... Teoretycznie, czekajcie, to jak zjem... Kamyczek w sumie... Na razie możemy w sumie zostawić, gdzie jest ten... Dobra. Czysto? Chyba czysto. Nie wiem, czy chcę to robić. Nie wiem, czy chcę to robić. Dobra, wejdziemy ludzie na... A tu jest tak płciutko! O kurde, tu jest tak płytko! No w sumie nawet lepiej. Łe, myślałem, że kurde... Ale lepiej mieć siekierkę zawsze. Pod ręką. Dobra, coś tu jest? Chyba nic. Up! Damy radę tu wejść? Ło! Okej. Halo? Zablokowałem się, a nie chcę się zablokować. Wiecie co? Ja sobie zrobię tutaj szybkiego save'a. Żebym się niechcący nie zablokował. Już raz tak kiedyś się... Co ja mam? Butelka z antybiotykiem, konsola. Engine, silnik. Coś jeszcze? Gówno. Jak ja tam wejdę? Jak ja to tam zobaczę? Konsola. Engine, kolejny silnik. A tam co jest? Co tam jest? Tam coś u góry jest. Sole, gabinet. No kurczę, ja nie mogę tam wejść, ludzie. Naprawdę, jakbym chciał, to nie mogę. A na kucaka? A na kucaka! Wiaderko? Latarka? Torcz? Wow. Dobra, okej. Ej, zobaczcie. Mam latarę. I to dosyć, kurde, niezłą latarę. Coś jest? Czekajcie, to zamkniemy. Jakieś gazetki? Można coś poczytać. Nie, no ludzie, kurczę, teraz żeśmy się obłowili. Mamy dwa silniki, mamy, kurczę, tabletki. Mamy wiadro. Ale zobaczmy, co tam... Czekajcie, muszę stąd jakoś teraz się wydostać. Bo wejść tu było dosyć łatwo teraz. Tu w ogóle jest jakaś dziura. Da się tam w ogóle coś wejść? Chyba nie. I wydawało mi się, że coś u góry jest. Tu jest w ogóle jakaś drabina. Mi się wydaje, że tam coś jeszcze u góry jest, ale nie jestem do końca przekonany, czy tam coś u góry... A, tak myślałem, że coś tam widziałem, że jest tutaj hard case. A w nim gówno. Nie zobaczę, co jest w hard case'ie. Może jakoś, kurde, wskoczę tam. O, cicho, jump. O, kurde, ale parkurowiec. Gun, jakaś broń. Ja pierdzielę, zobaczę, jak ja tu w ogóle, jak ja tu wlazłem. Ja pizgam. Dobra, słuchajcie, kochani, w tym miejscu zakończymy ten zajebisty odcinek. Bardzo mi się podobał. Przy zachodzie słońca musimy jak najszybciej spitalać na naszą wyspę. Szybko do łóżka i eksplorujemy dalej, bo zobaczcie, żeśmy się dzisiaj obłowili i to dosyć nieźle. Mamy dwie szmatki, mamy tabletki, mamy silnik. Jedna z czterech części wielkiego silnika, czegoś, jakiegoś silnika. Mamy wiadro z morską wodą i mamy... Gana jakiegoś, mamy jakiegoś gana. Flare gun, czyli broń z flarą, tak? Do góry możemy ją sobie wystrzelić.
Kurde, może ktoś po nas przypłynie? Ciul wie, kurde, aż mam ciary. Dobra, kochani, dzięki wam wszystkim za oglądanie. Ja jestem Krupier i widzimy się w kolejnym odcinku Stranded the Deep, w którym to będziemy zwiedzać kolejne wyspy i leczyć naszą kochaną Rusia! Już myślałem, że się... Patrzcie, jak tak była, no... O! Myślałem, że się wyleczyła. Ale jednak nie. O, księżyc odchodzi, dobra. Kochani, do następnego. Trzymajcie się, cześć!